mega szybkie denko dzisiaj będzie i zaczynamy. Słuchajcie, zużyłam. O, zużyła mi się ostrość. Jest. Oj, przydaleko. Zużyłam wosk waniliowy. Bardzo ładnie pachnie. Jest co prawda intensywny, tak jak wanilia ma to do siebie, ale wystarczy naprawdę jeden ten płatek. Jest mega zapach w całym domu. Polecam, polecam, polecam. Rapido, płyn do mycia kafelków, inaczej płytek, inaczej do mycia podłogi. Delikatny zapach, dwie nakrętki na 5 litrów wody, nie mniej, wystarczy, no albo aż tak dużo. Ładnie pachnie, delikatnie, z kwiatami, tak, takim, tak, kwiatami, takimi polnymi kwiatami, nie takimi, wiecie, z kwiaciarni, tylko takimi polnymi, delikatnymi, o, tak jak są, ładna łączka i tak samo pachnie podłoga. Nie utrzymuje się zapach zbyt długo na podłodze, ale cóż, zużyłam do czyszczenia toalet, co zużyłam? Tabletki. Tabletki były dwukolorowe, pokazywałam Wam na końcu filmiku taką dogrywkę, zrobiłam białe i z takim, mogłabym to nawet nazwać, tlenem. Jakim tlenem? No właśnie, okej, spoko. Moja pamięć ostatnio szwankuje strasznie. Aktywnym tlenem, o, mam słowo. Tak, miały wyczyszczać, no, dezynfekować po prostu wodę, kiedy się spuszcza w toalecie. Może, że mogę tak powiedzieć, że troszeczkę faktycznie ten kamień zniwelowały, ale po jednym nie było nic widać, nic słychać, nic czuć. Tak, jedna tabletka nic nie daje, wrzucałam po dwie już później, więc 5 tabletek, wiecie, rozeszło się tak o. Czy polecam? Nie wiem, musicie sami wypróbować. Moje ulubione chusteczki mokre z Biedronki. Promocji nie ma w tej chwili, czyli ta standardowo 9,99 3-pak. Zużyłam też, słuchajcie, to jest rewelacja. Tak jak mój mąż nienawidzi żadnych zapachów, ani na mnie żadnego zapachu balsamu, kremu, nie dość, że się lepi, to jeszcze nieładnie pachnie. Perfumy też nie wszystkie, a już płyny do płukania to już ma tak naprawdę przerzedzone, powiedzmy, że 1 na 100, który mu się spodoba. Ten spodobał mu się od razu i ja go zakupię niedługo, naprawdę, nie wiem, ze 3 chyba w zapasie po prostu, bo jedyny zapach, jaki się mężowi podobał. Ubrania są pachnące, słuchajcie, to jest bardzo delikatny zapach. Nie tak jak Lenor, że wiecie, że aż tam w nos żawali. Słuchajcie, pachnie naprawdę kwiatami. Ja znam ten zapach. Jakiś płyn do płukania nie pachniał takim zapachem, ale nie do końca. Ale no, był bardzo, bardzo zbliżony. Naprawdę półtorej nakrętki, to są te mniejsze, półtorej nakrętki wystarczy na 3,5 kg, 4,5 kg, tak jak moja pralka ma. Polecam Wam, jeżeli lubicie delikatne zapachy, wracając do mojej myśli, pranie po wyschnięciu pachnie jeszcze, no, myślę, że tak ze 2 dni, także spokojnie 2 razy można ubrać tą samą bluzkę i jeszcze pachnie. I jeszcze co mam? O, właśnie, kolejny produkt, Calgon w żelu, troszeczkę faktycznie zniwelował ten zapach, ale tutaj producent zaleca 50 ml na pranie, o, nie zobaczycie, o, 50, to jest piątka, 50 ml na pranie, 50 ml to ja wiem, 2 nakrętki bodajże, no bo to chyba 50 to nie jest, bo to jest mała nakrętka, w każdym bądź razie ja wlewałam po dużo, także szybko mi się po prostu rozszedł, ale faktycznie tak jakby ten zapach i ten osad mniej zniwelował, mniej się osadzał. Czy go kupię? No z tych 3, które miałam ostatnio, ten chyba jest najlepszy. Może się skuszę, może na coś innego. Ale nie był zły. I przyniosłam Wam dwie rzeczy. Dwie rzeczy to jest ta gąbeczka okrągła, którą Wam pokazywałam w zakupach. Sorry, że jest zniszczona. No jest.
Pokazuję Wam tylko ją dlatego, ponieważ to była pierwsza w życiu moja gąbeczka okrągła, jaką miałam do zmywania naczyń. Zawsze były to kwadratowe, a przeważnie te prostokątne, najzwyklejsze, mniejsze, większe, średnie. Słuchajcie, ona jest wykonana trochę z innej gąbki niż takie zwykłe zmywacze. To jest taka gąbka, jak są 3 albo 4 rodzaje do kąpieli gąbek. Te bardzo szorstkie, mniej szorstkie, takie delikatne i myjki, to jest taka właśnie delikatna gąbka. Spokojnie, gąbka przyjmowała dobrze płyn do naczyń, wypłukiwała się też w miarę dobrze, także spoko. No zniszczyła się, bo ja Wam zawsze powtarzam, że ja raz na tydzień to zmieniam gąbkę, bo dla mnie to jest mało higieniczne, rzadziej zmienianie. No tu pocięte jest wiadomo od noża, jak się myje nóż. Także czy wrócę? Może kiedyś, dlaczego nie? I przyniosłam Wam pastę do zębów. Oj, to kolegami. Pastę do zębów Sensodyne. Jest to pasta do zębów, którą dostałam w gratisie. To jest chyba nawet napisane, że próbka. Pasta nie do sprzedaży. Ja ją dostałam w gratisie od mojej pani. O, nie zobaczycie? No trudno. Musicie mi uwierzyć na słowo, to jest tak napisane. Od mojej pani dermatolog, tak. Od pani, mojej pani stomatolog. Ja mam problemy z dziąsłami. Mam już początki parodontozy, nie wypadają i nie ruszają mi się zęby, ale nieraz krwawią, także ta pasta naprawdę niweluje. Jeżeli jest możliwość kupienia sobie, spróbujcie, kupcie ją. To jest mała próbka, ona ma o 20 ml, ale dla jednej osoby zdecydowanie wystarczy na bardzo długo. Także naprawdę warto, myślę, że się opłaca. Ja mam jeszcze jedną, ale jak mi się skończy, to na pewno panią stomatolog poproszę albo spytam, czy w aptece można, czy w jakimś sklepie medycznym kupić. Na pewno zawsze powinna być taka pasta, która leczy dziąsła w Waszej apteczce, w Waszej łazience. Także co, w tym optymistycznym akcentem zębowym żegnam się z Wami, kochani. I co, i do jutra. Tak, niedługo wyjeżdżam, wyrzucam produkt, znaczy nie produkty, tylko opakowania po zużytych produktach. Czy Was do czegoś namówiłam, czy Wam coś odradziłam, czy... Może tak. Czy Was namówiłam, czy odradziłam, czy zainspirowałam do czegoś kupienia. Polecam naprawdę, spróbujcie sobie ten soft, naprawdę jest fajny, fajny produkt. I zapach waniliowy też jest spoko, chociaż niebieski faktycznie najładniej pachnie. Także co, do jutra kochani i do zobaczenia, pa, pa.